Dzień dobry. Witamy na wirtualnej nocy z Andersenem 2021. Przeczytajmy to inaczej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie. Dzisiaj w programie aktualne wiadomości ze świata baśni Hansa Christiana Andersena przedstawią nasi redaktorzy. Baśń Brzydkie Kaczątko przeczytają uczestniczki Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. A teraz już zapraszamy dzieci i dorosłych do obejrzenia bibliotecznego serwisu informacyjnego. Widziano królową śniegu. Monarchini została zaobserwowana podczas przejażdżki najnowszym modelem sań ciągniętych przez białe konie. W sannie towarzyszyło jej dziecko, prawdopodobnie siostrzeniec. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że na początku roku 12 przedstawicieli różnych dziedzin życia zapowiedziało się z wizytą połączoną ze składaniem ofert. Goście będą kolejno odwiedzać nasze miasto. Z wizytą byli już dr Styczeń z pokładami nadziei i dyrektor Rewi Luty z propozycją fantastycznej zabawy. Aktualnie gościmy inspektora do spraw postu Marca, który do oferty dołączył bukiecik fiołków. Miss kwiatów wybrana. Zwycięstwo skromności i prostoty. Empatyczna stokrotka skradła serce skowronka, jurora konkursu piękności, pokonując zazdrosną konkurencję. Zwyciężczyni otrzymała osobistą pieśń sławiącą jej imię w całym ogrodzie w wykonaniu uskrzydlonego śpiewaka. Coach roku. Wieloletnie doświadczenie sędzi Wejsowy podniosło na duchu wielu mieszkańców Leśnych Ostępów. Ostatnio trener pod swe skrzydła przyjął niewierzącą we własne siły Jodełkę. Praca rozpoczęta ze świeżo ukorzenionym iglakiem, kontynuowana przez lata, dała efekt w postaci dumnego, pewnego siebie, pełnowartościowego drzewa. Sekretem sukcesu coacha Sowy jest indywidualne podejście do każdego klienta. Jak podkreśla Sowa, bardzo ważne w treningu personalnym jest wsparcie lokalnego środowiska. Fashion Week na Dworze Cesarskim. Do konkursu stanęła plejada topowych projektantów. Jednak szansę na debiut podczas Święta Mody otrzymało dwóch młodych krawców świeżo po studiach. Prace nad projektem objęte były ścisłą tajemnicą. Jednakże z dworskich plotek wiemy, że kreacja jest wysoce kontrowersyjna. Organizatorzy spodziewają się tłumów zaciekawionych wielbicieli mody. Król wybiegu, topowy przedstawiciel światowego modelingu, niecierpliwie odlicza chwilę do wielkiego finału. Specjalnych źródeł, którym nie możemy zaufać, ale możemy wziąć pod lupę dziennikarską, wiemy, że aktualna edycja Fashion Week będzie wyjątkowa dla głównego organizatora i gospodarza wydarzenia, także pod względem moralnym. Z serii konstruktorzy pozytywnie zakręceni. Niecodziennymi umiejętnościami wykazał się tajemniczy książę, który w ubiegłym tygodniu pojawił się w bogatym cesarstwie i dla zachowania anonimowości podjął pracę w państwowych zakładach hodowli trzody chlewnej. Jak się okazało, inkognito monarchy dalekiego kraju spowodowane było jego staraniem o rękę cesarzówny. Matrymonialny początkowo cel wizyty okazał się źródłem nowatorskich technologicznie rozwiązań w dziedzinie produkcji sprzętów audio. W najbliższym czasie młodzieniec zgłosi swoje wynalazki do urzędu patentowego. Książę zrezygnował z orzenku na rzecz budowy audio imperium. Otwarto nowy ośrodek spa. To prawdziwa kuźnia urody. Udało nam się porozmawiać z jednym z pierwszych klientów. Warto było nawet pocierpieć, żeby teraz wyglądać tak pięknie. Być takim śnieżno-białym, wytwornym, silnym, miękkim i długim. Znów jestem najszczęśliwszy, powiedział nasz anonimowy rozmówca. Uciekająca panna młoda. Impulsem do opuszczenia rodzinnego domu przez dziewczynę był zaplanowany przez starzyznę jej mariaż z koźlonogim nad i pod głównodowodzącym generałem sierżantem. Młodziutka pastereczka, przyparta do ślubnego muru, rzuciła się do ucieczki wraz z wybrankiem swego serca. Młodzi pokonali wiele trudności na swej drodze ku wolności, ostatecznie powrócili do rodzin. I choć nie zapowiadało się na szczęśliwe zakończenie, wygrała prawdziwa miłość. Sensacja!
Na świat przyszły pięcioraczki. Mimo iż liczą sobie zaledwie kilka dni, już wiemy, jaka będzie ścieżka kariery każdego z zielonych braci. Dwóch z nich zajmie się ornitologią ze specjalizacją kolejno. Pierwszy – Columbia livia domestica, gołąb domowy. Drugi – Gallus gallus domesticus, kura domowa. Trzeci poświęci się samorozwojowi. Czwartemu pisana jest kariera wodniaka. Piąty postawi na życie rodzinne. Spektakularna ucieczka. Dwoje zbiegów. Młoda kobieta z wykształceniem rolniczym o kierunku hodowla zwierząt i młody mężczyzna zajmujący się usługami kominiarskimi, wykorzystując chwilową nieuwagę otoczenia, opuścili miejsce zamieszkania. Parze udało się zbiec mimo całodobowego dozoru. Działania pościgowe zakończyłyby się całkowitym fiaskiem, gdyby nie dobrowolny powrót uciekinierów. Alkohol ponownie przyczyną przykrego nieporozumienia. Młodzieniec pod wpływem wina dopuścił się złamania konwenansów podczas uczty w rajskim ogrodzie. Było to przyczyną poważnych personalnych konsekwencji, wśród których najbardziej dotkliwą jest dożywotni zakaz przebywania w Edenie. Niezwykle skromny mistrz ptasiej wokalizy wraca po latach do stęsknionych fanów. Pokonał panujące na rynku nowinki techniczne i obróbkę komputerową emisji głosu. Obecnie poświęca się muzykoterapii. Roślinna terapia. Nie od dzisiaj wiadomo, jak zbawienny wpływ na nasze zdrowie mają rośliny w najbliższym otoczeniu. Przekonała się o tym matka bardzo chorej córki. Lekarze nie dawali jej nadziei na wyzdrowienie. Nieoczekiwany ratunek przyszedł wraz z podmuchem wiatru. Nie wiadomo, skąd znalazło się ziarenko grochu w starej okiennicy dziecięcego pokoju i wykiełkowało, poddając dziewczynkę roślinnej terapii przy wykorzystaniu wszystkich pięciu sposobów. Cieszyło oko swą zielenią, dostarczało tlenu, nawilżało powietrze, stanowiło radosne towarzystwo, dostarczało gimnastyki przy pielęgnacji nowalijki. Przełom w technologii snu. Po koszmarnej nocy w przydrożnym pałacu początkująca influencerka dokonała przełomu w technologii snu. Projekt materaca nowej generacji powstał w głowie dziewczyny podczas męczącej, nieprzespanej nocy, w czasie której została poddana testowi. Matką wczesną pomysłu była królowa, która przeprowadziła zwyczajową próbę na niczego nieświadomej młodej kobiecie. Weryfikacja błękitnej krwi przebiegła pomyślnie. Od poniedziałku rusza produkcja materaców firmowanych logiem Groszka. Porwanie. Poszukuje się Kaja. Chłopiec ma piwne oczy i jasne włosy. Ubrany był w granatowy płaszczyk, duże czarne rękawice i czapkę z nausznikami. Mógł mieć ze sobą sanki. Ostatnio widziano go w towarzystwie kobiety ubranej na biało. Ktokolwiek wie o losach chłopca, proszony jest o kontakt z Gerdą. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jak donoszą poddani księcia Z, źle się dzieje w jego kraju. Nienasycona bogactw królewska para gnębi mieszkańców podatkami. Ostatnio chciwość monarchów rozlała się poza granice państwa. Rządny władzy i majątku sąsiedniego księstwa Z, łamiąc zasady umowy, przejął dobra księcia Ivanhoe. Próba wyłudzenia na babcię. Niespodziewający się niczego złego młodzieniec omal nie wpadł w sidła potrzebującej przysługi staruszki. Rzeczona, mamiąc go wielkim bogactwem, zaproponowała mu układ. Interes wydał się być szemrany, co wzbudziło nieufność u młodzieńca. Brawura i nieostrożność przyczyną pożaru. Znany komik, chcąc w finale występu popisać się swoimi umiejętnościami pirotechnicznymi, stracił swój najcenniejszy rekwizyt. Zaprzepaścił tym samym szansę na dostatnie życie u boku pięknej tureckiej księżniczki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Po dramatycznych przeżyciach odnalazł się obywatel Kaczego Gniazda, którego los nie był znany od chwili zniknięcia pamiętnego dnia, dnia linczu w ptasiej zagrodzie. Nikt się nie spodziewał, że w sielskiej krainie pośród licznych lśniących stawów i kwietnych łąk dojdzie do bulwersujących opinię publiczną wydarzeń. Okoliczni mieszkańcy wykazali się ogromnym brakiem tolerancji wobec małoletniego obywatela Kaczego Gniazda. Odnaleziony opowiedział naszemu terenowemu dziennikarzowi, co działo się z nim po ucieczce z rodzinnego domu.
Historia tak poruszyła środowisko reporterów, że powstała książka opisująca jego trudne losy. Biografię bohatera usłyszycie po serwisie informacyjnym. A my już dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg programu. Serwis przygotowały dla Państwa Joanna Orzeszko, Edyta Pietrzak, Monika Urbańska-Lazaruk. Hans Christian Andersen. Brzydkie kaczątko. Tłumaczyła Cecylia Niewiadomska. Prześlicznie było na wsi. Lato gorące, pogodne, żółte zboże na polach. Owies jeszcze zielony. Na łąkach wielkie stogi pachnącego siana. A bociany przechadzają się powoli, na wysokich, czerwonych nogach. I klekoczą po egipsku, bo takim językiem nauczyły się mówić od matek. Dookoła wielkie lasy, cieniste, szumiące, a w niej głębokie i ciche jeziora. Prześlicznie i cudownie było na wsi. Na pochyłości wzgórza jasne słońce oświetlało stary zamek z wieżycami i gankami, otoczony murem i szeroką wstęgą wolno płynącej wody. Z muru zwieszały się pnące rośliny, a wielkie liście łopianu schylały się aż do wody. Było pod nim cicho i ciemno, jak w cienistym lesie. Pod jednym z takich liści młoda kaczka usłała sobie gniazdo i siedziała na jajach. Nudziło jej się bardzo, bo żadna z sąsiadek nie miała chęci w tak piękną pogodę rozmawiać z nią o tym, co słychać na świecie. Każda wolała pływać po przejrzystej wodzie, pluskać się i osuszać na ciepłym słoneczku. A ona tylko jedna, jak przykuta, siedzi w cieniu na gnieździe. Skończyło się wreszcie jej udręczenie. Jajka zaczęły pękać i główki pisklęcia co chwila wysuwała się z innej skorupki, oznajmiając cienkim głosikiem, że żyje. Pip, pip, wołały wszystkie. Kwa, kwa, odpowiadała im poważnie matka. A maleństwa zaczęły jej głos naśladować, opowiadając sobie, co widzą dookoła i rozglądając się na wszystkie strony. Matka pozwalała im mówić, im patrzeć, ile im się podoba, bo kolor zielony bardzo zdrowy na oczy. Ach, jaki ten świat duży, wołały kaczęta, dobywając się z ciasnej skorupy i prostując z przyjemnością nóżki i skrzydełka. Nie myślcie, że to cały świat widać z tego gniazda, rzekła matka. Ho, ho, ciągnie się on ogromnie daleko. Jeszcze za tym ogrodem, za łąką proboszcza. Het, het, ale nigdy tam nie byłam. Czyście już wszystkie wyszły ze skorupek? Dodała wstając. Jeszcze nie. Największe ani myśli pęknąć. Ciekawam bardzo, jak długo będę nad nim tu pokutowała. Przyznam się, że mam już tego zupełnie dosyć. I usiadła z gniewem na upartym jajku. A cóż tam słychać u was, kochana sąsiadko? Zapytała stara kaczka, która wybrała się wreszcie w odwiedziny do młodej matki. Z jednym jajkiem mam kłopot. Ani myśli pęknąć. A ja jestem zmęczona. A inne dzieci ślicznie się wykluły. Zdrowe, żwawe, żółciutkie, aż przyjemnie patrzeć. Ładniejszych kacząt w życiu nie widziałam. Pokaż no mi to jajko, które pęknąć nie chce, rzekła sąsiadka. Ho, ho, takie duże, to indycze jajko. Znam się na tym, bo mi się niegdyś zdarzyło wysiedzieć takie. Nie ma z tego pociechy. Wody się obawia, pływać nie umie. Namęczyłam się i namartwiłam nad nim. Wszystko na próżno. Niczego nauczyć nie można. Pokaż no jeszcze jajko. Tak, tak, to indycze. Zostaw je i zajmij się lepiej swoimi. Czas puścić dzieciaki na wodę. Nie, odparła kaczka. Posiedzę jeszcze. Tak długo siedziałam, wytrwam parę dni dłużej. Jak chcesz, moja kochana. I siedziała kaczka cierpliwie, aż pękło wielkie jajo. Pi, pi! Odezwało się piskle i prędko wydostawać się zaczęło ze skorupki. Było bardzo duże i brzydkie. Kaczka popatrzyła na nie z ciekawością i uwagą. Ogromne piskle, rzekła wreszcie. I do żadnego z moich niepodobne. Czyby to rzeczywiście było indycze jajko? No, o tym się przekonamy. Musi iść do wody, choćbym je miała wciągać za łeb własnym dziobem. Nazajutrz była prześliczna pogoda. Gładka powierzchnia wody błyszczała jak lustro i prawie zapraszała do pływania.
Kaczka z całą rodziną wybrała się do kąpieli i na dalszą wycieczkę. Plusk! I skoczyła w wodę. Kwa, kwa! Zawołała i dzieci zaczęły skakać za nią jedno po drugim. Na chwilę ukryły się w wodzie z łebkami, lecz zaraz wypływały, poruszały zgrabnie i szybko nóżkami i radziły sobie tak dobrze, że przyjemnie było patrzeć. Brzydkie kaczątko pływało z innymi. To nie indycze, rzekła do siebie kaczka. Umie pływać i jak jeszcze? Może najlepiej ze wszystkich. Jak prosto się trzyma, a jak doskonale przebiera nogami. To moje własne dziecko. Nie jest ono nawet tak brzydkie, jeśli się dobrze przypatrzyć. Tylko za duże trochę. No, bardzo duże. Kwa, kwa, odezwała się znów głośno. Za mną, dzieci, muszę was w świat wprowadzić, przedstawić na dworze kaczym. Tylko trzymajcie się koło mnie blisko, żeby was kto nie zdeptał, a najbardziej strzeżcie się kota. Przepłynąwszy kawałek drogi, kaczki wyszły znów na ląd i dostały się na kacze podwórze. Hałas tu był niesłychany, gdyż dwie rodziny kłóciły się zapamiętale o główkę węgorza, którą tymczasem w zamieszaniu kot rozbójnik pochwycił. Tak to bywa na świecie, rzekła kaczka i obtarła dziób o piasek, gdyż sama miała apetyt na główkę. A teraz naprzód, równo poruszać nogami, a tej pięknej kaczce ukłońcie się grzecznie, tak, głową. To bardzo znakomita osoba, jest Hiszpanką i dlatego taka tłusta. Widzicie na jej nodze ten czerwony znaczek? To największe odznaczenie, jakie kaczę od ludzi spotkać może. Oznacza ono, że nie wolno jej wyrządzić żadnej krzywdy, więc też wszyscy ją szanują. No dalej, dalej, nogi rozstawiać szeroko, a nie do środka. Kaczka dobrze wychowana powinna umieć chodzić. Patrzcie zresztą na mnie. A teraz ukłońcie się i powiedzcie kwa, kwa. Kaczęta wypełniły rozkaz matki, inne kaczki otoczyły je dokoła i przypatrywały się nowym przybyszom. Jeszcze nas widać mało, rzekła wreszcie jedna. Niedługo miejsca dla wszystkich zabraknie. Ach, phe, a cóż to znowu? Patrzcie tylko, patrzcie, jak to kaczę wygląda. Nie mogą znieść widoku takiego brzydactwa. Podbiegła do brzydkiego kaczęcia i ze złością uszczypnęła je z całej siły w szyję. Daj mu pokój, zawołała gniewnie matka. Przecież nikomu nic złego nie robi, ale jest takie wielkie i takie dziwaczne, że nie można patrzeć na nie. Po co takie stworzenie między nami? Ładne masz dzieci, rzekła stara kaczka z czerwonym strzępkiem na nodze. Można ci powinszować, to duże, tylko jakoś ci się nie udało. Czy nie można by go trochę przerobić? Zdaje mi się, że nie można, proszę jaśnie pani, odrzekła kaczka skromnie. Nie jest ono ładne, ale posłuszne, dobre i doskonale pływa. Mogę powiedzieć nawet, że najlepiej ze wszystkich. Mam nadzieję, że wyrośnie z tej brzydoty. Za długo siedziało w jajku i dlatego takie niezgrabne. Dziobnęła je po szyi, wyprostowała piórka, pogładziła. Niewiele to jednak pomogło. To kaczor, rzekła jeszcze, więc da sobie radę, zwłaszcza, że będzie silny. Inne dzieci bardzo ładne, bardzo ładne. No możecie już odejść. Bądźcie tu jak u siebie, moje małe. A jeśli wam się zdarzy znaleźć główkę węgorza, możecie mi ją przynieść. I kaczęta były jak u siebie w domu. Tylko jedno brzydkie kacze popychano, szczypano, odpędzano, a znęcały się nad nim nie tylko kaczki, ale nawet i kury. Za duże jest, powtarzali wszyscy bez wyjątku, a stary indyk, który przyszedł na świat z ostrogami i wyobrażał sobie, że jest królem, nastroszył wszystkie pióra, niby żagle, aż mu się końce skrzydeł po kamieniach darły. Poczerwieniał na szyi, głowie, aż po oczy i patrzył na nie z groźnym oburzeniem. Biedne kaczątko samo nie wiedziało, czy ma przed nim uciekać, czy zostać na miejscu. Było mu bardzo smutno, że jest takie brzydkie, lecz cóż na to poradzi? Tak upłynął dzień pierwszy, a następne były coraz gorsze. Brzydkie kaczątko zewsząd odpędzano, nawet własne rodzeństwo stroniło od niego i życzyło mu nieraz, żeby je kot porwał. Matka zaczęła wstydzić się go także. Idźże sobie ode mnie, powtarzała coraz częściej. Czego się przy mnie plączesz? Kaczki je biły, kury je dziobały, nawet dziewczyna, która jeść ptactwu dawała, odtrącała je nogą. Uciekło wreszcie i przedostało się przez płot na drugą stronę, w krzaki. Gdy upadło na ziemię, przestraszone ptaszki frunęły i uciekły. To dlatego, że jestem takie brzydkie,
pomyślało kacze i zamknęło oczy, aby nic nie widzieć przez jedną chwilę. Lecz skoro odpoczęło, zerwało się znowu i biegło dalej, dalej, aż do wielkiego błota, gdzie mieszkały dzikie kaczki. Tutaj noc przepędziło. Nazajutrz dzikie kaczki zaczęły mu się przypatrywać. Coś ty za jedno? Pytały zdziwione. A kaczątko kłaniało się na wszystkie strony, jak umiało i mogło. Jesteś potwornie brzydkie, rzekły dzikie kaczki. Ale cóż nam z tego? Bylebyś nie zechciało żenić się w naszej rodzinie. Nic nam do twojej urody. Rozumie się, że biedne piskle nie myślało o małżeństwie. Chodziło mu tylko o to, aby się mogło przespać w gęstej trzcinie i napić wody z błota. Tego mu nie broniły dzikie kaczki i przebyło dni parę w tym cichym ukryciu. Razu pewnego z sąsiedniego stawu przeleciały dwa gąsiory, jeszcze bardzo młode, gdyż niedawno wykluły się z jajek, ale właśnie dlatego dość zrozumiałe. Popatrzyły one na kacze ciekawie, a jeden odezwał się. Jesteś tak brzydki, kochany kolego, że nie potrzebujemy obawiać się ciebie, więc jeśli zechcesz, możesz lecieć z nami na nasze błoto. Tam dopiero życie. Nie brak i młodych, ślicznych, białych gąsek. A jakie wszystkie wesołe, rozmowne, jak pięknie śpiewać umieją. Mój drogi, zakochasz się z pewnością i choć jesteś tak brzydki, kto wie, czy się u której nie spodobasz. A ja myślę, zaczął drugi, wtem pif paf! I obaj dorodni młodzieńcy padli nieżywi w błoto, które się zaczerwieniło od krwi rozlanej. Pif paf! Rozległo się znowu. Pif paf! I całe stada dzikich gęsi uniosły się w powietrze ponad trzcinę. Ale teraz dopiero zaczęła się strzelanina. Było to wielkie polowanie. Strzelcy otoczyli błoto. Niektórzy nawet siedzieli na drzewach rosnących na wybrzeżu. Smugi dymu rozciągały się nad wodą i zasłaniały wszystko. Plusk, plusk i psy myśliwskie zaczęły biegać wśród trzciny, chwytając nieszczęśliwych zbiegów. Sądny dzień! Biedne kacze odwróciło głowę, aby z wielkiego strachu schować ją pod skrzydło, ale w tej samej chwili ujrzało przed sobą straszliwą paszczę z wiszącym językiem i oczy niby dwa ognie złośliwe. Pies rzucił się na kacze, zęby mu błysnęły, wtem plusk, plusk! Poszedł sobie w inną stronę. Och, dzięki Bogu, że jestem tak brzydkie, zawołało kaczątko. Pies mnie nawet tknąć nie chciał. I zamknąwszy oczy, leżało cichutko, przytulone do trzciny, pośród huku wystrzałów, duszącego dymu i wiszącego śrutu, który śmierć roznosił. Późno uciszyło się na krwawym stawie, lecz wystraszone kacze jeszcze przez kilka godzin nie śmiało ruszyć się z miejsca. Na koniec cisza je uspokoiła, podniosło głowę, otworzyło oczy, a nie widząc nikogo, zaczęło uciekać, ile mu sił starczyło. Dalej, dalej, dalej! W drodze zaskoczyła je okropna burza. Pioruny biły, deszcz lał strumieniami, a wicher miotał biednym pisklęciem jak listkiem. Nigdy w życiu nic podobnego nie widziało i zdawało mu się, że to koniec świata. Co począć? Gdzie się schronić? Wieczór już zapadł. Brzydkie kacze upadło ze znużenia, kiedy ujrzało wreszcie małą chatkę. Była ona tak stara, nędzna, pochylona, iż dlatego tylko stała, że nie wiedziała, w którą stronę się przewrócić. Kacze przytuliło się do ściany chatki, ale wiatr w nią uderzał z taką gwałtownością, iż wydawało się, że lada chwila je zabije. Więc ma tu zginąć? Wtem spostrzegło, że drzwi chaty wisiały tylko na jednej zawiasie, skutkiem czego pod spodem utworzyła się szpara, przez którą można było wsunąć się do środka. Uczyniło to spiesznie, choć z niemałym trudem. W chatce mieszkała stara kobiecina z kotem i kurą. Kot umiał mruczeć, wyginać grzbiet w pałąk, a nawet sypać iskry trzaskające, lecz na to trzeba było pod włos go pogłaskać. Staruszka go kochała i nazywała wnukiem. Kura znosiła jajka, a że miała nogi nadzwyczaj krótkie, staruszka ją przezywała swoją córką krótkonóżką.
Z rana zauważono zaraz obecność kaczki i kura zagdakała, a kot zaczął mruczeć. – Co to jest? – rzekła stara, patrząc na nowego gościa. Wzrok miała bardzo słaby, więc wydało jej się, że to jest duża kaczka, która się przybłąkała podczas burzy. – A to szczęśliwie – rzekła. – Będziemy mieli teraz i kacze jaja. – Żeby tylko nie był kaczor. – Ha, trzeba się przekonać. Poczekajmy. Minęły 3 tygodnie, a kaczych jaj nie ma. Staruszka już przestała się ich spodziewać. Kot był w tej chatce panem, kura panią i oni tu rządzili. My i ten świat, mówili, co miało oznaczać, że się uważają za coś lepszego od świata. Kacze chciało wyrazić inne zdanie pod tym względem, lecz kura się rozgniewała. Umiesz znosić jajka? Rzekła. Nie. No to się nie odzywaj z łaski swojej. Umiesz mruczeć, grzbiet wyginać, iskry sypać? Zapytał kot z kolei. Nie. No to siedź cicho, kiedy mówią rozumniejsi od ciebie. I kaczątko usiadło w kącie, smutne i zawstydzone. Wtem przez drzwi otwarte wpadła smuga światła. Wiatr przyniósł zapach wody, trzciny, tataraku i kaczę opanowała taka chęć pływania, że zwierzyło się z tego kurze. – A to co? – rzekła kura. – Nic nie robisz i dlatego ci takie głupstwa przychodzą do głowy. Noś jajka albo mrucz sobie, a zaraz wywietrzeją ci fantazję. – Kiedy to tak przyjemnie? – zapewniało kacze. – Zanurzyć się, wypływać, pluskać w czystej wodzie, a potem skryć się głęboko i widzieć, jak woda zamyka się nad głową. – O tak, to wielka rozkosz – zaśmiała się kura. – Zupełnie zwariowałeś, mój drogi. Zapytaj kota. Przecież mądrzejszego stworzenia nie ma na świecie. Zapytaj, czy lubi pływać albo zanurzyć się w wodzie. O sobie już nie mówię, ale możesz spytać naszej pani. Żyje tak długo na świecie i jest bardzo rozumna. Nie znam rozumniejszej nad nią, więc zapytaj, czy to przyjemnie zanurzyć się z głową w wodzie? I czy ma ochotę pływać? Nie rozumiecie mnie, rzekło kaczątko. My ciebie nie rozumiemy? Doprawdy, więc któż cię może zrozumieć? Czy sobie nie wyobrażasz czasem, ty głuptasie, żeś mądrzejszy od kota albo od naszej pani? O sobie już nie mówię. Nie bądź tak zarozumiałe, moje dziecko. I dziękuj Bogu za te dobrodziejstwa, które ci wyświadczono. Mieszkasz w ciepłej izbie i masz towarzystwo, z którego mógłbyś skorzystać bardzo wiele. Ale na to trzeba słuchać i rozważać, a nie bajać bez sensu. Powiem ci otwarcie, że niezbyt przyjemnie żyć z sobą pod jednym dachem. Możesz mi wierzyć. Zresztą mówię ci o tym przez życzliwość. Przyjaciel ma obowiązek mówić prawdę w oczy, chociażby przykrą była. Radzę ci też szczerze, naucz się znosić jajka, albo mruczeć, albo sypać iskry. Inaczej nic z ciebie nie będzie. Pójdę sobie w świat chyba, rzekło kacze. Otwarta droga, nikt cię tu nie zatrzymuje. I poszło sobie kacze. Pływało po wodzie, pluskało, zanurzało się głęboko, ale zawsze było samo. Inne pływające ptaki unikały go z powodu brzydoty. Tymczasem nastąpiła jesień. Liście na drzewach pożółkły, ściemniały i zaczęły opadać. Wiatr kręcił je w powietrzu i niósł gdzieś daleko, aby porzucić znowu. Powietrze stawało się chłodne, wilgotne, ciężkie chmury przesuwały się nisko po niebie, niosąc deszcze i śniegi, zasłaniając słońce. Wrony krakały z zimna. Dreszcz przebiega na samą myśl o takim czasie. I brzydkiemu kaczęciu było coraz gorzej. Chłodno, głodno i nikogo, kto by polubił je szczerze. Bo takie brzydkie. A nie tylko brzydkie, lecz takie duże i takie odmienne od wszystkich, wszystkich ptaków. Do nikogo niepodobne. A każdy szuka podobnych do siebie. Razu jednego pływało po wodzie.
Słońce chyliło się ku zachodowi, niebo było czerwone niby w ogniu. Wtem spoza lasu podniosło się stado wielkich, wspaniałych ptaków. Podobnie pięknych kacze nie widziało dotąd. Leciały niby chmurki śnieżno-białe, spokojne, wdzięczne i majestatyczne. Były to odlatujące łabędzie. Nagle wydały ton długi, przyciągły, tak dziwny. Poruszyły spokojnie silnymi skrzydłami i wzniosły się wysoko, aż pod chmury i płynęły tak dalej, dalej w nieskończoność. Łabędzie opuszczały kraj chłodny przed zimą i śpieszyły za słońcem, tam, gdzie ono świeci jasno i ciepło, gdzie błękitne wody nie zamarzają nigdy. Kacze patrzyło za nimi z zachwytem, z nieopisanym uczuciem tęsknoty, a gdy znikły, wydało okrzyk silny i przenikliwy, aż samo się przestraszyło swego głosu. I zaczęło się kręcić w kółko jak szalone, wyciągając szyję i podnosząc krótkie, niezgrabne skrzydła. O, co to za męka! Nigdy nie zapomni tych wspaniałych ptaków i nigdy ich nie ujrzy. Zniknęły, zniknęły. Z rozpaczy zanurzyło się do dna samego, a kiedy wypłynęło znowu na powierzchnię, nie wiedziało, co się z nim dzieje. Ptaki, królewskie ptaki, piękne ptaki. Nie wiedziało, jak się one nazywają, ani dokąd lecą, a jednak pragnęło złączyć się z nimi i lecieć tak samo daleko i wysoko, razem z nimi. Było to śmieszne i głupie pragnienie, bo jakim prawem ono, takie brzydkie, które się cieszyć powinno, gdy kaczki chcą z nim przestawać. Ale tamte ptaki! Nadeszła zima surowa i mroźna. Zamarzły wody. Na małym kawałku, który wolnym został, musiało kacze pływać bezustannie, aby uchronić go od zamarznięcia. Mimo to wolna przestrzeń zmniejszała się po każdej nocy. Bo co dzień zimniej było. Mróz się wzmagał, lód trzaskał dookoła na maleńkim otworze, który pozostał jeszcze. Kaczątko bez odpoczynku poruszać musiało nóżkami, ażeby nie przymarznąć. Lecz i to nie pomogło. Zmęczone, ustało, a wówczas lód uwięził je jak w kleszczach. Zobaczył to nazajutrz z rana jakiś wieśniak. Rozbił lód butem z drewnianą podeszwą, a ptaka zabrał do siebie, do chaty. Kacze w cieple przyszło do siebie i dzieci zaraz chciały się z nim bawić, ale ona myślała, że mu chcą zrobić co złego i zaczęło uciekać. Przewróciło garnek z mlekiem i rozlało je na podłogę. Gospodyni z rozpaczy złamała ręce. Chciała złapać szkodnika, aby go ukarać. Przestraszony kacze wpadło w kubeł z wodą, potem w naczynie z mąką, wytarło się o sadzę w okopconym piecu. Gospodyni krzyczała i goniła za nim. Dzieci ze śmiechem przewracały się jedno przez drugie. Kacze skakało po półkach, po garnkach, podfruwało aż do pułapu, wreszcie przez drzwi otwarte wypadło do sieni, a stamtąd na dwór. Można wyobrazić sobie, jak wyglądało. Umoczone, mokre, powalane sadzami, w nastroszonych piórach, a przy tym upadające ze znużenia. Lecz nie myślało o tym. Ostatnim wysiłkiem dostało się pomiędzy krzaki rosnące niedaleko i jak nieżywe przykucnęło w śniegu. Za smutno byłoby opisywać wam to wszystko, co nieszczęśliwe kacze wycierpiało podczas mroźnej i długiej zimy. Głód, chłód, ani ciepłego schronienia, ani żywności, ani przyjaciela. Leżało pośród trzciny, kiedy słońce znowu zaczęło jaśniej i cieplej przyświecać. Zanuciły skowronki, powracała wiosna. I kaczątko odżyło. Z każdym dniem powracały mu stracone siły, aż rozpostarło skrzydła, jakieś wielkie, jakby nie swoje. Zaszumiało nimi i poleciało wysoko, daleko, prowadzone jakąś tęsknotą nieznaną do świata, do wszystkiego, co na nim jest piękne. I nie spoczęło, aż na wielkim stawie, w dużym ogrodzie, gdzie ptaki śpiewały wesoło, drzewa jaśniały świeżą zielonością, biała czeremcha rozlewała zapach i zwieszała tak nisko swe cienkie gałązki, iż zanurzały się w wodzie przejrzystej. Ślicznie tu było. Każda trawka, kwiatek, każdy listek na drzewie zdawał się śpiewać radośnie. Wiosna powraca,
wiosna. Wtedy spoza gęstych krzaków naprzeciwko wypłynęły trzy wielkie, wspaniałe łabędzie. Rozpostarły białe skrzydła, niby żagle, i płynęły lekko po błękitnej wodzie, szyją wygiętą wdzięcznie i wzniesioną głową, spokojne, dumne i majestatyczne. Na ten widok dziwny smutek i tęsknota ogarnęły biedne kacze. Oto królewskie ptaki, które raz widziano i ukochano tak silnie od razu. Podpłynę do nich, pomyślało nagle. Niech mnie zabiją za moje zuchwalstwo, że śmiem zbliżać się do nich. Tak potwornie brzydki. Niech mnie zabiją. Wszystko mi jedno. Lepiej być zabitym przez te cudowne ptaki, które kochać muszę, niż szczypanym przez kaczki, dziobanym przez kury, potrącanym i odpychanym przez wszystkie zwierzęta i ludzi. O, lepiej, lepiej umrzeć. I tak podpłynęło naprzeciw łabędzi, które, ujrzawszy przybysza, potężnie zaszumiały skrzydłami i skierowały się prosto ku niemu. Zabijcie mnie! Zawołało brzydkie kacze i pochyliło głowę, oczekując śmierci. Ale cóż to? Cóż widzi w zwierciadlanej fali? Wszakże to jego obraz? Jego własny? Jego? A to już nie brudno szare, brzydkie i niezgrabne kacze. To łabędź biały. Kacze stało się łabędziem. Chociaż się urodziło pomiędzy kaczkami, lecz z łabędziego jaja, więc i ono także łabędziem stać się musiało koniecznie. W tej jednej chwili zapomniało nagle o nędzy, o cierpieniach. Czuło się tylko szczęśliwe i po raz pierwszy radośnie witało świat piękny, życie i braci łabędzi, które pływały wokoło, oglądając towarzysza i pieszczotliwie głaszcząc go dziobami. Kilkoro dzieci wybiegło do ogrodu i zaczęło z brzegu rzucać w wodę bułki i smaczne ziarka. Wtem jeden chłopczyk zawołał: nowy łabędź nam przybył, nowy łabędź! Inne dzieci także zaczęły klaskać w ręce i skakać, powtarzając: łabędź nam przybył, łabędź, jaki śliczny, najpiękniejszy, najpiękniejszy. I rzucały ciastka i bułkę do wody. Sprowadziły rodziców i wszyscy przyznali, że nowy łabędź był najpiękniejszy ze wszystkich. Stare łabędzie pokłoniły mu się z dobrocią i uznaniem. Wtedy zawstydzony i wzruszony razem ukrył głowę pod skrzydło, nie wiedząc, co począć. Czuł się tak bardzo szczęśliwy. Myślał o tym, jak niedawno, jak długo musiał cierpieć z powodu swej brzydoty. Jak nie miał nikogo, kto by chciał być jego bratem, przyjacielem. A teraz bratem jest ptaków królewskich. Jak one piękny, może najpiękniejszy. Świat cały zdaje się śpiewać. Czeremcha przesyła mu słodki zapach, słońce promienie złote, woda go pieści dotknięciem, przyjaźnie odbija jego obraz. O, jakie miłe jest życie! Rozłożył skrzydła, które zaszumiały głośno. Podniósł do góry szyję wdzięcznym ruchem i z głębi serca zawołał radośnie: nie marzyłem o takim szczęściu, nie marzyłem!